Niektórzy w te wakacje odpoczywali w Polsce, inni postanowili wyjechać za granicę. Kasia i Paula, studentki Politechniki Wrocławskiej, spędziły 2 tygodnie wakacji na Księżycu w ramach specjalnej misji Perseus. W placówce badawczej przez 2 tygodnie nie miały żadnego kontaktu ze światem. Kasia studiuje fizykę techniczną, a Paula architekturę. Obie interesują się branżą kosmiczną. Jako analogowe astronautki podczas misji Perseus spędziły 2 tygodnie w placówce badawczej w Pile, która stymuluje warunki panujące na Marsie i Księżycu. Studentki Politechniki Wrocławskiej były częścią 6-osobowej załogi. Byliśmy z 5 innych osób, których wcześniej nie znaliśmy. Jedna osoba była z Meksyku, jedna z Indii, reszta z Polski, z innych miast. Więc to też taki jest czynnik, że najpierw trzeba się poznać, ale tak po prawdzie po 2 tygodniach byliśmy jedną taką rodziną. Miałam wrażenie, że jestem z dala od tego codziennego życia, od tych trudnych problemów. Miałam tylko tutaj moich przyjaciół i mogliśmy pracować nad super projektami, które nas rozwijały i cieszyły tak po prawdzie. Ponieważ tam mieliśmy ograniczone zasoby, jednak tą wodę mocno ograniczaliśmy. Mieliśmy może nie, że ograniczone prysznice, ale staraliśmy się jednak, żeby były one szybkie. Raz na jakiś czas, wiadomo, jakiś taki dłuższy nam się należał, ale jednak stawialiśmy na to, żeby zużycie wody było jak najmniejsze. Dodatkowo dbaliśmy o to, żeby zużycie prądu było na właściwym poziomie, więc rzeczywiście udzieliło mi się to i teraz trochę bardziej kontroluję, a przynajmniej mam zawsze gdzieś tam w głowie, że to zużycie wody można w domu ograniczyć, nawet nie w tak drastyczny sposób, ale jednak powoli to wdrażać. Załoga w trakcie trwania misji nie miała kontaktu ze światem, zajmowała się za to codziennymi obowiązkami w bazie, m.in. związanymi z jej funkcjonowaniem, ale także każda z osób realizowała własne projekty i badania. Było sztuczne światło, które kontrolowało nasz cykl dnia. Z rana pojawiały się takie jaśniejsze, z wieczora ciemniejsze, ale przyznam, czasami troszkę myliła nam się godzina, jaka jest pora dnia aktualnie. Jak wyszliśmy, zobaczyliśmy nagle słońce, wiatr, bardzo dziwne odczucie po prostu, bo w środku no, nie mieliśmy tego środowiska wokół. Dla dziewczyn udział w takim projekcie to duża szansa i możliwość rozwoju. Kasia podczas misji była oficerem prasowym załogi. Jej zadaniem była dokumentacja przebiegu misji i badań, które jej towarzyszą. Paula pełniła zaś funkcję komandora i analityka habitatu, a więc dowodziła misją i podejmowała kluczowe decyzje. Posiłki staraliśmy się o tych samych godzinach spożywać, dodatkowo właśnie te projekty pomiędzy. Było to ciekawe, że jednak przez całe 2 tygodnie człowiek się patrzył w kalendarz i a co teraz mamy do zrobienia tego dnia, a co tego dnia. Na co dzień wygląda to inaczej, bo nawet jeżeli mamy gdzieś zapisane, co jest do zrobienia, to nie mamy po prostu wpisanych chociażby posiłków w plan dnia, a to było po prostu wszystko zaplanowane. Przede wszystkim kolejny krok w poznawaniu branży kosmicznej, ponieważ od początku studiów jestem zaangażowana w koło naukowe PWR Aerospace, w różne projekty kosmiczne, we współorganizację konferencji popularno-naukowych związanych z kosmosem czy różnych wydarzeń, więc udział w misji i stanie się analogową astronautką jest to coś, co rzeczywiście daje taki dalszy krok i dalsze możliwości, dalsze znajomości czy kontakty w tej branży kosmicznej. Przyznam, przed misją nie myślałam nigdy o tym, żeby zostać na przykład astronautą albo lecieć w kosmos, bo zazwyczaj osoby, które tam biorą udział w takich misjach, to jest dla nich pierwszy krok w kierunku takiej kariery czy prowadzenia badań. Natomiast po misji, no jednak mogłabym polecieć w kosmos, zafascynował mnie ten temat. Chciałabym w przyszłości projektować na przykład stacje badawcze. Podczas mojej misji zależało mi na tym, aby sprawdzić na własnej skórze, jak po prostu zaprojektować dobrze przestrzeń w środku, bo jest ta przestrzeń zamknięta, nie ma tam okien, jest tylko sztuczne światło. Jak sprawić, żeby każdy z załogantów dobrze się czuł na misjach dłuższych niż na przykład 2-tygodniowe. Echo 24, Oliwia Stasiak.